Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. A to jeszcze tak e, krótkie przedstawienie e, i nawiązanie do tego, e, co powiedziałeś wcześniej e, o tych emocjach. Nam też towarzyszą dzisiaj duże emocje, ale przede wszystkim dlatego, że uwielbiamy o tym rozmawiać, uwielbiamy o tym opowiadać, o czym za chwilę posłuchacie. Ja na co dzień zajmuję się projektowaniem doświadczeń w digitalu. Jestem UX experience designerem. Natomiast w fundacji odpowiadam za to, żebyśmy budowali dobre doświadczenia w szpitalach dziecięcych. Dzień dobry. Ja z kolei buduję brandy, a po godzinach buduję brand Kids. Dzisiaj opowiemy wam o bardzo wyjątkowej akcji i jest to akcja dla bardzo wyjątkowej fundacji, akcja dla Fundacji KIDS, klubu innowatorów dziecięcych szpitali. Dlaczego ta fundacja jest taka wyjątkowa? Bo to organizacja, która powstała po to, żeby zmieniać szpitale, powstała po to, żeby wprowadzać do nich innowacje, nowe technologie, żeby wprowadzać, poprawiać w nich procesy, ale przede wszystkim po to, żeby zmieniać doświadczenie ludzi, którzy w tym szpitalu na co dzień się znajdują. A więc dzieciaków, które trafiają tam w strachu, w bólu, ich rodziców, zestresowanych, bo jest to koszmarnie stresujące doświadczenie, kiedy trafia się do szpitala. No i oczywiście lekarzy i pracowników służby medycznej, którzy, dla których jest to praca i im lepsza kultura organizacji, im lepiej to miejsce pracy jest zorganizowane, tym więcej oni mają przestrzeni na to, żeby wspierać pacjentów, żeby z nimi empatyzować i żeby sprawiać, że to doświadczenie tak trudne nie będzie traumatyczne. W Fundacji Kids robimy to wszystko, żeby zmieniać szpitale na dobre. I zmieniamy je w szpitale przyszłości. Jak to robimy, o tym opowie Wam Sabina. W zasadzie to jest to pewien proces. Nie wyszliśmy sobie z tego z palca. Zaczęliśmy od bardzo dużego badania. Tuż po tym, jak powołaliśmy fundację, zaczęliśmy się zastanawiać, od którego kawałka zacząć. Myśleliśmy, mieliśmy wszyscy bardzo duże doświadczenia szpitalne, dużo obserwowaliśmy, ale ta wiedza cały czas wymagała jakiegoś pogłębienia. Zrobiliśmy duże badanie, efektem którego e, był raport Szpital przyszłości, który możecie Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej i przeczytać więcej. W toku tych badań dowiedzieliśmy się, z czym szpitale mają problem, z czym dzieciaki mają problem, jakie są też obszary do, do zaopiekowania, jeśli chodzi o rodziców, którzy również trafiają do szpitala i w pewnym sensie są pacjentami i towarzyszą dziecku w całej tej podróży szpitalnej, ale też staramy się myśleć bardzo holistycznie o całym tym procesie leczenia i bardzo ważny dla nas jest też personel medyczny i personel szpitala. Po analizie całego badania, po analizie wniosków zdefiniowaliśmy sobie siedem takich fundamentalnych obszarów transformacji szpitala. Bardzo nam zależy od, na tym, żeby pacjent był w centrum, żebyśmy myśleli cały czas o projektowaniu pod kątem właśnie tych doświadczeń pacjenta i żebyśmy na nim skupiali całą swoją uwagę. A w związku z tym, że my wszyscy w fundacji jesteśmy, pochodzimy z środowiska, innowacji z biznesu i znamy się, wiemy jak to robić i wiemy też, że technologia wiele procesów jest w stanie przyspieszyć i zoptymalizować, to mocno stawiamy też na to, żeby digitalizować, co się tylko da, żeby ułatwiać i, i, i Sprawiać, że wszelkie procesy, czy, czy onboarding do szpitala, czy, czy offboarding był jak najbardziej zdigitalizowany, pozbawiony papieru. Dbamy też o zintegrowaną opiekę. Pod tym enigmatycznym może sformułowaniem kryje się to, że liczymy na współpracę i będziemy też promować współpracę między lekarzami i pacjentami, bo bardzo mocno też wierzymy w to, że jeśli ta współpraca się zadzieje, to pacjent szybciej będzie dochodził do zdrowia, ale będzie też szybciej dochodził. Do zdrowia w domu i zakładamy, że wiele naszych rozwiązań będzie wspierało właśnie budowanie takiego szpitalnego doświadczenia, które nie kończy się w szpitalu, ale może być kontynuowane w domu. Bo, bo myślę, że nie trzeba dużo mówić, lepiej się dochodzi do zdrowia w domu. I tak jak mówiłam, myślimy też o tej drugiej części o tym, jakby dawcy usług medycznych, usług szpitalnych. Chcemy, żeby szpitale były dobrym miejscem pracy. Myślę, że każdy z nas chce być dobrze traktowany, że każdy z nas chce mieć wpływ, chce być częścią, chce być podmiotem i partnerem w rozmowie. I dbamy o to, żeby szpitale również były takimi dobrymi miejscami pracy. A z drugiej strony, żeby głos i lekarzy, lub osób, które pracują w szpitalach, był słyszany. Lekarze bardzo są otwarci na innowacje, na wprowadzanie zmian, czerpią inspirację z zachodu, od swoich kolegów z innych szpitali, chcą mieć wpływ na to, jak to będzie wyglądać, ale też wiedzą, że to może być centrum innowacji i my też wspieramy realizację takich projektów, które wspierają innowacje i przyczyniają się do tego, że dzięki tym innowacjom ten cały patient experience w szpitalach jest lepszy. I to wszystko też buduje się na zdrową organizację ze zrównoważonym budżetem i zrównoważonym podejściem do człowieka. Jak widzicie, zadań jest bardzo wiele, plany ambitne, ale jak to zrobić z Polską Służbą Zdrowia, w Polskiej Służbie Zdrowia z polskimi szpitalami, które mają ograniczony budżet i tak naprawdę ledwo wystarcza go na to, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby i na procedury medyczne? Okazuje się, że jest na to sposób. Tym sposobem jest transfer know-how, wiedzy, narzędzi z biznesu do szpitali właśnie. Ta wiedza jest. Wiemy, jak zmieniać doświadczenia. Robimy to na co dzień dla marek. Robimy to dla projektów komercyjnych. Mamy niesamowitych ekspertów w branży, w naszych korporacjach, w firmach i wystarczy tylko stworzyć odpowiednie środowisko stworzyć odpowiednie warunki do tego żeby ci niesamowicie eksperci specjaliści mogli tą wiedzą podzielić się ze szpitalami i pomóc im w transformacji i właśnie dlatego powstała Fundacja Kids, która działa na zasadzie wolontariatu kompetencyjnego, która zaprasza ekspertów, specjalistów, topowych ludzi z różnych specjalności, od technologii, od UEX-u, od komunikacji, od HR-u, którzy pomagają szpitalom zmieniać się w szpitale przyszłości. No właśnie. Ale jak tych ekspertów znaleźć? Potrzebujemy ich, projektów jest bardzo dużo, wyzwań jest całe mnóstwo, siedem obszarów, o których wspominała Sabina. Każdy z nich ma mnóstwo podobszarów, dużo, dużo do zmiany. Potrzebujemy ekspertów, potrzebujemy topowych ekspertów. Gdzie ich znaleźć? No cóż, eksperci. Pewnie wszyscy to wiecie, są na LinkedInie. Mają tam swoje konta, to jest przestrzeń, w której chwalą się swoimi sukcesami zawodowymi, w którym opowiadają o tym, co robią, czym się zajmują na co dzień, w którym budują swoją markę osobistą. Więc to jest platforma, na której warto ich szukać, to jest platforma, gdzie można tych ekspertów znaleźć. I przejrzeliśmy Linkedina, stworzyliśmy sobie taką top listę ekspertów, którzy mogliby dla nas pracować, którzy wiemy, że robią niesamowite rzeczy i mogliby się tą wiedzą z nami podzielić. I postanowiliśmy ich zrekrutować. Jak się rekrutuje takich ekspertów? No, w klasycznym świecie zatrudnia się do tego headhunterów. My też postanowiliśmy zatrudnić headhunterów, skoro Linkedin to headhunterzy, ale nasi headhunterzy. To dzieciaki, bo jesteśmy fundacją, która zmienia szpitale dla dzieci, a więc zatrudniliśmy jako headhunterów młode... Y Dzieciaki, które doświadczyły, czym jest polski szpital, które mają za sobą chorobę, które mają za sobą pobyt w szpitalu. Okazuje się, to było takie zaskakujące, że w zasadzie prawie ka każde polskie dziecko w tym szpitalu było. Jeśli ma to szczęście, że e, nie choruje na przewlekłą chorobę, no to każdemu się przydarza. Złamana ręka, rozcięta broda, e, e, rotawirus, do szpitala może trafić w zasadzie każde dziecko i wtedy zderza się. Ze światem, który jest dla niego nowy, ze stresem, z bólem. I dlatego jest w stanie wyobrazić sobie, jak mogłoby wyglądać takie miejsce idealne, taki szpital idealny, do którego przychodzi się, no może nie z uśmiechem na ustach, ale na pewno tak się wychodzi, szpital, w którym, w którym to doświadczenie jest znacznie lepsze. No i mieliśmy już pomysł na Headhunterów. Ale to dzieciaki, dzieciaki ze szpitalnymi doświadczeniami, które headhunterami nie są, dlatego postanowiliśmy je do tej roli przygotować i o tym znów opowiem Wam, Sabina. A, tak, faktycznie jako Fundacja KIDS, już nawet w nazwie, mamy wbudowaną taką odpowiedzialność, że jesteśmy blisko dzieci. Natomiast ta bliskość z dzieciakami nie oznacza tylko, że my robimy coś dla nich, bo tak jak e, mówił Korczak, e, mój taki osobisty autorytet, i pewnie wielu z was również, e, rozmawiałem nie do dzieci, e, a z dziećmi e, mówi, nie, mówiłem do dzieci, e, mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi rozmawiałem. I my tak samo, trzymając się tej, tej metody, te, tego cytatu Korczaka, chcemy te dzieciaki zaangażować w to, żeby nam trochę pomogły budować doświadczenia, mając na uwadze ich osobiste doświadczenia, ale też taką ich wrodzoną empatię, obserwację. Dzieci są niesamowicie kreatywne i niesamowicie e, widzą wiele rzeczy, e, których my dorośli nie widzimy. Zaczęliśmy coś mi nie działa. A. Zielony. Duży zielony. A duży zielony jest tutaj mniejszy zielony, tak. A zaczęliśmy od takiej pogawędki z dzieciakami. Chcieliśmy trochę poznać ich własne doświadczenia szpitalne, e, trochę ich zainspirować, ale przede wszystkim wyciągnąć od nich jakieś takie obserwacje, które nam być może umknęły. E, I taki jednym z takich przykładów, e, kiedy Zaświeciła nam się jakaś żarówka, i pomyśleliśmy, że może właśnie to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy angażować dzieci w budowanie i w kreowanie tych szpitali przyszłości. Była rozmowa z jednym z, z, jednym z uczestników warsztatu, z pięcioletnim Rafałem, który wydaje się jest takim małym dzieckiem i w zasadzie co on może mieć do powiedzenia, mimo że ma faktycznie duże, duże szpitalne doświadczenie. Rozmawialiśmy o takich problemach jak kolejki, jak papierologia, jak gubienie się w wielkich gmachach szpitalnych, co jest również wyzwaniem dla rodzica. I ten Rafałek. Podszedł do nas i mówi, że pani Sabino, ja to wszystko wiem, ale ja w tych kolejkach to mogę sobie na tablecie coś pograć i mi ten czas jakoś mija. Ale dla mnie najgorszym doświadczeniem jest to, że przychodzi do nas pielęgniarka o drugiej w nocy, żeby nam zmierzyć ciśnienie, zapala światła, wszystkich nas budzi, mierzy to ciśnienie, a potem my tak zostajemy w tym pokoju i nie możemy zasnąć. I to był taki moment, kiedy widziałam też, że tak błysnął, błysnęło oko temu Rafałowi, który zaczął już wchodzić w taki proces projektowy, zaczął sobie trochę wyobrażać, jak taki szpital przyszłości może wyglądać. Dzieciaki współpracowały w grupach, inspirowały się nawzajem, rozmawiały o problemach, ale w pewnym momencie zaczęły te problemy. Przekształcać w takie pozytywne nastawienie, szukając rozwiązań. I to myślę, że też jest naszą taką wartością w fundacji, że my obserwujemy, widzimy te problemy, ale my ich nie chcemy wyolbrzymiać. My chcemy tylko powiedzieć: widzimy te problemy, ale chcemy Wam pomóc te problemy rozwiązać. I dzieciaki tu okazują się świetnymi designerami, świetnie się z nimi kooperowało podczas warsztatów Design Thinking, gdzie dzieci zrozumiawszy, jakie są problemy i, i po podzieleniu się nawzajem doświadczeniami, zaczęły projektować, rysować. Daliśmy im też trochę elektroniki z tego względu, że myślimy bardzo proinnowacyjnie i zakładamy, że takie elementy elektroniczne mogą dzieciaki też nakierować na to, że ta technologia może w tych szpitalach wiele dobrego zdziałać, pod warunkiem, że oczywiście jest etycznie zaprojektowana i potem etycznie wykorzystywana. I dzieciaki zaprojektowały niesamowite rozwiązania i to pozwoliło im jakby zrozumieć, czym zajmuje się fundacja, ale przede wszystkim też nastawić ich na takie myślenie projektowe i nastawić ich na takie myślenie, że ja jako dziecko również mogę mieć wpływ na to, jak ten szpital przyszłości będzie wyglądał. I to była niesamowita energia. Dzieciaki się wymieniały swoimi pomysłami. I oczywiście Rafał ze swoją grupą zaprojektował drona, który wlatuje do, do sali szpitalnej o tej drugiej w nocy, nikogo nie budząc, mówił, że jest ultra cichy, mierzy wszystkim dzieciakom ciśnienie i temperaturę. I w tym czasie pielęgniarka w tak zwanym real-time widzi na swoim komputerze wyniki danego dziecka i może w odpowiedni sposób zareagować. To jest niesamowite, bo, bo kilka e, miesięcy później rozmawiałam z jednym z polskich startupów medycznych, który właśnie bardzo podobne rozwiązanie e, chciał wdrożyć i, i pewnie już nawet to zrobili. E, dlatego się czasem zastanawiam, czy, czy ktoś nas nie podsłuchiwał, ale nawet jeśli nie, to myślę, że właśnie nie powinniśmy wykluczać dzieci z projektowania i, i powinniśmy wręcz je zachęcać do tego, żeby nas trochę dorosłych otwierały, bo jak powiedziała nam też jedna z dziewczynek, my musimy wam pomóc w tym procesie transformacji szpitala w tym procesie zmian, ponieważ wy dorośli już nie macie takiego polotu. Niezbyt przyjemnie było to usłyszeć, aczkolwiek faktycznie dzieciaki poczuły się bardzo wzmocnione. Po tym jak dzieciaki zaprojektowały te rozwiązania i wiedziały, z czym te szpitale się mierzą na co dzień, zaczęliśmy z nimi rozmawiać o tym, Kogo byśmy potrzebowali do realizacji tych waszych projektów. Dzieciaki były bardzo e, rozemocjonowane i w zasadzie przekrzykiwały się, wymieniając ekspertów, wymieniając osoby, które są potrzebne do, do realizacji, czy jakiejś aplikacji, czy tego drona, czy, e, czy jakiegoś e, kłada, który też miał jeździć w, e, po szpitalu, przewożąc dzieciaki z badania e, na badanie. I Zaprosiliśmy tutaj do współpracy Anię Malinowską z Riniel Aksel Springer Polska HR, która pomogła nam dzieciaki wdrożyć w. W zrozumienie, jak w ogóle wygląda rekrutacja. Rozmawialiśmy o, z nimi o samej rekrutacji, ale też uczyliśmy ich w jaki sposób mówić i zachęcać ekspertów do tego, aby do nas dołączyli. I Zapraszam serdecznie na film, żebyście mogli Państwo zobaczyć, jak to wyglądało. Jestem Klara, a ja Helena. Szukamy ekspertów do Fundacji Kids. Fundacja Kids to klub innowatorów dziecięcych szpitali. Zajmujemy się pomaganiem najmłodszym pacjentom. Jest nas już prawie 200 wolontariuszy. Fundacja Kids promuje ideę wolontariatu kompetencyjnego. Dzięki umiejętnościom na co dzień wykorzystywanym biznesie możemy wspólnie zmieniać szpitale na dobre. Za nami właśnie odbywa się prawdziwy proces user experience designu. Ale postanowiliśmy wykorzystać do tego dzieciaki, gdyż, jak powiedziała jedna z dziewczynek, starzy już nie mają takiego polotu, więc oni muszą nam pomóc stworzyć szpital przyszłości. Za chwilę dzieciaki wejdą w rolę headhunterów i będą rekrutować nam ekspertów do fundacji, dzięki którym będziemy mogli realizować projekty, które oni właśnie teraz projektują. Mój projekt to jest taki mały gokart, którym można podróżować po Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieciaki biorące udział w projekcie Fundacji Kids, najmłodszy headhunter świata, będą potraktowane również jako profesjonalni spikerzy w sferze medialnej. Wspieramy ich, uczymy ich sztuki autoprezentacji, ale uczymy ich też, jak z ekspertami powinni rozmawiać na typowej rozmowie rekrutacyjnej. Dzieciaki są naturalne, nie mają żadnych masek, nie działają według schematów. Praca z nimi to absolutnie czysta przyjemność. Myślę, że będzie to dla nich cenne i niezapomniane doświadczenie, a działania Fundacji Kids będą wypromowane również w sferze mediów tradycyjnych. Tak wyglądało zaplecze naszej akcji, tak wyglądały przygotowania dzieciaków. A to wszystko służyło temu, żeby nagrać 12 filmów spersonalizowanych filmów do topowych ekspertów, wybranych wcześniej przez nas i przez dzieciaki. To byli eksperci od innowacji, od technologii, od komunikacji, tacy, którzy mogą pomóc Fundacji Kids w realizowaniu jej zadań, w realizowaniu jej misji. I wysłaliśmy 12 spersonalizowanych filmów do 12 ekspertach w 12 prywatnych wiadomościach. Tak, po prostu wysłaliśmy ekspertom prywatne wiadomości z prośbą o obejrzenie naszych filmików, o obejrzenie ogłoszenia rekrutacyjnego. I e, okazało się, że to był strzał e, w dziesiątkę. Eksperci dostali filmy, obejrzeli je, opublikowali, postanowili przyłączyć się e, do naszych e, działań, postanowili e, opowiedzieć o misji fundacji, o naszych projektach, e, swoim followersom na swoich profilach i e, LinkedIn oszalał, ale zanim to się stało, zobaczcie, jak wyglądał e, taki film rekrutacyjny. Dzień dobry, panie Maczku. Jesteśmy Tora i Olga z Fundacji PIT. Fundacja Piec jest e, do pomagania dzieciom w szpitalu. Z naszych źródeł wynika, że jest pan specem o nowych technologii i mówi pan projekty edukacyjne. Będzie pan nam potrzebny m.in. do tego, że może pan nam jakieś okulary wiarowe, coś. Nie, może nie mamy dużo pieniędzy, ale dostanie pan tabliczkę czekolady. Dwie zabliskie czekolady i, kwa i paczkę kwaśnych żelków. Może pan zacząć jutro o dziesiątej. Tylko niech pan się nie spóźni. To jak, zgodzi się pan zostać naszym ekspertem? Jak się domyślacie, kwaśne żelki są już u nas legendarne. W agencji można wiele rzeczy załatwić za paczkę kwaśnych, kwaśnych żelków. Nam udało się, a w zasadzie nie nam, tylko Toli i Oldze, udało się zrekrutować fantastycznego eksperta Macieja Kaweckiego za paczkę kwaśnych żelków. Niektórzy eksperci nie tylko odebrali wiadomość, ale zgodzili się porozmawiać z dzieciakami. Zobaczmy. Dzień dobry. Ja się nazywam Julek, a to jest mój kolega Julek. Jesteśmy łowcami głów. I bardzo prosimy pana, żeby pan dołączył do fundacji Kit. Trzeba o. będzie e, zrealizować na, e, nasze pomysły. Jest pan e, tym ux designerem. E, ten projekt jest z Wilkiem taki, że na przykład jakby. Lekarz robił zastrzyk, to wtedy zakładasz okularki, no i wtedy nie myślisz hmm. o tym w kłóciu. to byłem na przykład yy, o tym w kłóciu, no i po prostu tego nie czujesz. Tak. Rozumiem, że cel jest taki, żeby odciągnąć uwagę dzieci od, od tych wszystkich niemiłych rzeczy, które się dzieją tak. w czasie wizyty, tak? Dokładnie. Jak pan dojdzie do yy, fundacji Ki co oferuje panu croasanta z czekoladą. Idealnie, ja uwielbiam czekoladę. To kiedy zaczynamy? jutro możemy. No to pana zapraszamy, więc wielką chęcią pana przyjmiemy. Będę przyjęty? Tak, tak. Bartek Słukowski zgodził się dołączyć do fundacji Za Crua Santa i wspiera razem ze swoim zespołem UX designerów projekt VR-u Fundacji pomaga stworzyć doświadczenie, które zmniejszy stres dzieciaków na onkologii. To jest niesamowity proces. Projekt nie mamy czasu dzisiaj o nim opowiadać więcej, chociaż zapraszamy was na, nasze, na naszą stronę. Można o nim więcej przeczytać. No właśnie, filmiki okazały się przepisem na sukces. Totalnie schakowały LinkedIna. Dzieciaki, emocje, autentyczność. To było coś w tym profesjonalnym świecie LinkedIna, co spowodowało efekt disruption, co spowodowało, że wszyscy się uśmiechnęli. I co przysporzyło nam mnóstwa, mnóstwa komentarzy, udostępnień, publikacji. Bo poza ekspertami filmiki dziecięce Komentowali absolutnie, absolutnie wszyscy, którym udało się je zobaczyć. No i wywołaliśmy efekt, efekt motyla dzięki zasięgom ekspertów. Na to też liczyliśmy. Wybieraliśmy takich ekspertów, którzy oprócz tego, że znają się na swojej robocie, są ekspertami od innowacji, technologii, komunikacji HR-u, to jeszcze mają duże zasięgi. Liczyliśmy na to, że, że ich obserwujący, podchwycą temat, i tak się rzeczywiście, i tak się rzeczywiście stało o fundacji, o naszych projektach, o wolontariacie kompetencyjnym zrobiło się głośno. No i rekrutacja okazała się najlepszą rekrutacją w historii Fundacji KIDS nie 12, a 103 ekspertów i deklaracja pracy w fundacji jest bardzo zobowiązująca. Trzeba wypełnić formularz, trzeba zadeklarować ile godzin poświęci się na pracę w fundacji, określić swoje kompetencje, więc nie jest to tylko prosty klik, nie jest to tylko serduszko czy łapka w górę. To wymaga, to jest już zobowiązanie, a nam się udało 103 takich ekspertów nakłonić. Eksperci zadeklarowali 4600 90 godzin wolontariatu, chociaż z mojego doświadczenia wynika, że te deklarowane godziny potem jakoś tak w dziwny sposób się pączkują. mnożą i pączkują, ale zadeklarowali 4690 godzin wolontariatu i już pracują przy naszych projektach i policzyliśmy, że ten czas Zadeklarowany ekspertów pozyskanych w akcji najmłodszych Headhunter świata ma wartość około 3 milionów złotych. Liczyliśmy po takich stawkach firmy konsultingowej polskiej wcale nie wielkiej piątki, więc pewnie gdybyśmy policzyli to bardziej odważnie, te kwoty mogłyby być znacznie, znacznie większe. I teraz zapraszam Was na film, w którym pokazujemy, jak ta akcja wyglądała. This... Is what Polish hospitals look like. And you know what's the worst? That these are children's hospitals. Kids, the top pediatric foundation in Poland, strives to modernize facilities and bring the newest technologies to them. For that to happen, it needs volunteers, the greatest experts in Poland. But how to get them for hospitals that don't have any budget? We created a headhunter campaign with someone who experienced these hospitals, with children. They recorded personalised recruitment videos for the top experts in the best place you can find them, on LinkedIn. Żyńda, wujek pani Jarko, jesteśmy here Hunter. Do fundacji szukamy ekspertów, bo im więcej ludzi dołączy do, do fundacji, tym więcej dzieci będzie szczęśliwy. Oferuje paniu croissant z czekoladą our headhunters managed to recruit all the experts we dreamed of businessmen politicians media stars and technology specialists and they work with us for free well not quite for free the former minister of digital affairs works for a cupcake the greatest ai expert for a croissant and the president of the most innovative company in Poland, for jelly beans. After our experts with great reach published children's videos on LinkedIn, more people started sharing and joining us. We recruited more experts than we expected, who gave us that many hours of volunteering, it equated to almost 3 million Polish zloty. We also recruited four great companies. It was the best recruitation in the history of pediatric hospitals. To jak? Zgodzi się pan zostać naszym ekspertem? Szkoda, że nie jesteśmy na żywo, bo w tym momencie mogłabym zapytać Państwo na sali, którzy wyobrażam sobie, że jesteście teraz przed monitorami, kto z Was chciałby dołączyć do nas, kto z Was chciałby dołączyć do naszego klubu ekspertów. Jeśli macie na to ochotę i macie swój czas i chcecie podzielić się swoimi kompetencjami, bardzo serdecznie zapraszamy. Możecie zgłaszać się przez naszą stronę internetową kids.org.pl lub bezpośrednio do naszej Oli Wysockiej. Adres mailowy Oli wyświetla się. A kogo szukamy w tym momencie najbardziej? Bardziej. w związku z tym że mówiliśmy o tym, że bardzo ważne jest dla nas również doświadczenie rodziców, szukamy osoby, która pomo pomoże nam skoordynować forum rodziców. Szukamy również partnerstw strategicznych, szukamy kiakantów, którzy pomogą nam zdobywać pieniądze po to, żebyśmy mogli te projekty realizować i wpływać na doświadczenia pacjentów w szpitalach dziecięcych i też w związku z tym, że Faktycznie mamy bardzo dużo wolontariuszy. Potrzebujemy kogoś, kto będzie nam pomagał budować tę społeczność i będzie dbał o, o naszych wolontariuszy. Jak też widzieliście przed chwilą, dołączyły do nas duże firmy, które wspierają nas swoim wolontariatem kompetencyjnym, wspierają nas również finansowo i szukamy kolejnych partnerów, którzy będą mogli do nas dołączyć i wspierać nas strategicznie. A jeszcze, w związku z tym, że nas jeszcze nikt nie wyrzuca, Jedna mała Cześć, rzecz... Jestem z chociaż... Fundacji Kids. Uwielbiam dzieci, przytulanie i innowacje. Czy wiecie, że wiele nasza... dzieciaków w szpitalu potrzebuje przytulania? Myślę, że wiele dzieciaków potrzebuje przytulania w szpitalach i my możemy im to w pewien sposób przekazać, gdyż mamy swoją maskotkę fundacyjną Wilk, który gości już w wielu szpitalach dziecięcych i umila czas dzieciakom, czas pobytu w szpitalach. Jeśli macie ochotę kupić takiego wilka, to bardzo serdecznie również zapraszamy do tego. Wilki trafią na oddział onkologii, gdzie realizowany jest projekt wirtualnej rzeczywistości, rzeczy dla dzieciaków, które przyjeżdżają na dosyć trudny zabieg, jakim jest chemioterapia. Bardzo dziękujemy i zapraszamy Was, żebyście zmieniali szpitale na dobre razem z nami i razem z naszymi wolontariuszami. A jest nas już ponad 300 osób takich aktywnie działających na co dzień w projektach KIDS. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.